Dzisiaj tutaj, do tej przepięknej galerii biblioteki w Bowen-Sulinowie, do bardzo sympatycznej publiczności, z którą chcemy się podzielić tym, co zdobyłyśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pracowałyśmy nad pieśniami bardzo starymi, które śpiewane były na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, w okolicach Biłgoraja, na Zamojszczyźnie, na Mazowszu. I takie właśnie bardzo stare pieśni, blisko natury, blisko pracy i problemów ludzi, szczególnie kobiet na wsi, wybierane były przez nas i śpiewane przez ostatnich kilka miesięcy. Chcemy się nimi podzielić, bo uważamy, że zaklęte są w nich nie tylko piękne melodie, ale też bardzo wzruszające czasami historie, historie ludzkiego życia, często marzenia. I taka właśnie jest pieśń biłgorajska Leszczy Nejka o marzeniach dziewczęcych, o pięknym jasieńku, który przybędzie czy nie przybędzie. I dlatego ta pieśń jest taka liryczna, śpiewana przez kobiety, nie tylko młode, przez właściwie całe ich życie. Leszczy Nejka. Posadejku chodziła i tak sobie mówiła. Oj, pytała się suchej Leszczy Nejki, żeby jej się rozliła.
zawsze to tak jest, że w tych pieśniach zaklęte były i smutki, i radości dziewcząt i kobiet mieszkających na wsi i śpiewających te pieśni. No, tamtej wsi już nie ma, ale została w nas jakby taka pamięć i w obrazie, i w jakiejś tęsknocie. Na dowód tego pojawiły się swego czasu tutaj piękne obrazy, fotografie wykonane przez naszego przyjaciela Daniela. No i teraz chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tę pracę, bo ona nam się idealnie kojarzy z pieśnią, w której to taka właśnie rozmarzona, rozbawiona dziewczyna, zupełnie taka jak na tym obrazie Daniela, mówi: ach mamo, tak bym chciała już za mąż, tak bym chciała. No a mama mówi: oj ty dziewczyno, dziewczyno, no te marzenia swoją drogą, ale do pracy się bierz dziecko, do pracy. No i takie są te dwie kolejne pieśni, a ilustracja tutaj. Posłuchają Państwo. Mamo moja, mamo, wydaj mnie za pana, żebym ja nie chodziła z grabiami do siana, żebym ja nie chodziła z grabiami do siana, z grabiami do siana, z widłami do gnoju, żebym ja
mamy tutaj kolejną pracę. Tak sobie wypatrzyłam, że ten koleś nam tutaj pasuje. Że taki miły. No nie wiem. Oj, mówią ludzie, miły nie pije, a on co rano do karczmy idzie. No dramat. I co ta biedna kobieta miała robić? Uciekała w nocy do sadu i rozmawiała z drzewami i żaliła się ptakom. I z tego powstała piosenka. Daniel pewnie nie wiedział, że zrobił do tego ilustrację. Oj, mówią ludzie, miły. Dziewcząt. I one tak, oj ty kośniczku tam, tak nie pędź szybciutko, oj ty kośniczku tam, dośpiewywały do tego kośniczka. No i tak właśnie niemal w każdej zwrotce ten kośniczek występuje w pierwszej pieśni żniwnej pochodzącej z Suwalskiego. Proszę posłuchać. Plon, kosim, plon. Plon, kosim.
Te powrósła, ustawiały snopki, tak? I jeżeli, tak jak ona szybko pracowała, tak szybko musiały one. No to jeżeli ona pracowała za szybko, to one się za szybko męczyły. No więc znowu tam jej dogryzały. A ty tam postatnico, to tak nie leć, za szybko, bo spódnicę zgubisz. A no dobra, to już tak możesz, już się nie gniewaj, bo my znalazłyśmy tą spódnicę. No i takie przekomarzania w tych pieśniach właśnie były. Śmiech pomagał, jakby pomagał pokonać zmęczenie, na pewno, bo to ciężka była praca w słońcu, w upale, a radość dodawała skrzydeł. Pieśń ma bardzo specyficzną melodię, która mogła się zrodzić właśnie tam na Podlasiu, tak na granicy kultur. Jak posłuchają Państwo, to przyznają mi rację. Oj, haluje postatnica, oh.
dziwna melodia na koniec, taka karaimska trochę, bo tam Karaimowie mieszkają, więc pewnie wpływy ze wschodu nastąpiły. Ale teraz jest taka pieśń, którą szczególnie kochamy, pochodzi z Suwalszczyzny i znowu nie da się ukryć, że w innych regionach Polski taka melodia nie mogłaby się narodzić. Jest ewidentnie wschodnia. Natomiast treść jest ponadregionalna. Mówi o trudnym losie sieroty. Ale w naszej kulturze, w kulturze słowiańskiej, sierota na wsi była pod specjalną ochroną sąsiadów, znajomych. Nie pozwolono zrobić jej krzywdy. To jest właśnie taka pieśń o tym, że nawet przyroda stara się pomóc takiej biednej sierotce, która musi ciężko pracować. Zakukała zieleń.
jest to pieśń liryczna. Śpiewa się ją delikatnie. To jest taka długa ballada. Taka tęskna i pełna marzeń. Oczywiście dobrze się kończy. Oj, w lecie, w lecie, słońce jarzące. Suwalszczyzny. Taka właściwie
Zapłakała młoda Kasia za stołem.
przynajmniej w tamtej wschodniej Polsce istnieje taki zwyczaj, że noc przed ślubem i przed weselem znajome kobiety, kumy, ale właściwie wszystkie kobiety ze wsi zbierają się i pieką korowaje. To pewno Państwo pamiętają, że korowaje to jest takie drożdżowe ciasto, którym należało poczęstować wszystkich gości i tych, którzy przyszli na wesele, ale też tych, którzy tylko przyszli złożyć życzenia, nie zostawali na weselu, to też takiego korowaja kawałek powinni dostać. No więc pieczenie tego korowaja zajmowało całą noc, no i kobiety wtedy oczywiście i flotkowały, i śpiewały, i przy okazji tego korowaja działy się różne fajne towarzyskie rzeczy. No a przy okazji wyszukiwania tych starych pieśni, my mamy wielką przyjemność poznawania dawnych słów. No i w tej pieśni o korowaju pojawiło się kilka takich słów, o których też nie znałyśmy wcześniej. Na przykład, co to jest pomyło? Jak ja teraz pytam różnych ludzi, co to jest pomyło, to wszyscy mówią, pomyło to jest taki owoc. No nie, to nie jest owoc, bo pomyło to jest takie urządzenie do ciasta, tak, do zakręcania ciasta, że drożdżowe to jest to cięższe, pomyło. No dobra, a co to jest swaszka? No swaszka, tak, to też się wiąże z obyczajowością ślubną i to no nie chodziło o to, że to jest ta, która narai sobie kogoś, tak jak swatka w kulturze żydowskiej, tylko swaszka to jest taka jakby starościna na weselu, najważniejsza kobieta, taka organizacyjna. No dobrze, a to jeszcze jest takie słowo, no to już historie. Kociuby, no kociuby, no kto słyszał takie słowo? O ileśmy się naszukały, co to jest ta kociuba? No w końcu, jakaś moja znajoma powiedziała, no tak krótko mówiąc, kociuba to jest taki pogrzebacz. A, no to wszystko się zgadza, bo tam jest pomyło, kociuba i łopata do tego ciasta, do tego korowaja. Ale po naszym koncercie niedawno przychodzi do mnie pani, proszę pani, bo moi rodzice, to oni są tam właśnie ze wschodu pochodzą i ja jeszcze pamiętam, jak ciotka piekła takie ciasto i chleb w piecu chlebowym i zawsze taką frazę pamiętam, a ty daj mnie kociuba. No i te kociuby, to nie zupełnie jest pogrzebacz, tylko to jest taki jakby pogrzebacz specjalny na długim dębowym kiju, taka jakby łopatka, coś takiego. I to się do pieca wsuwało, żeby rozgarnąć żar, tak? Rozsunąć ten żar, żeby można było wsunąć dopiero to ciasto z tym chlebem, tak? Bo najpierw trzeba było rozgrzać mocno piec, a dopiero potem wsunąć to. Czyli to jest ta kociuba, taki długi, jakby dębowy, no taki jakby pogrzeb. Więc całe historie wiążą się z tym poszukiwaniem starych pieśni i w związku z tym obyczajów. No to teraz ta opowieść o korowaju, również taka wesoła, jak kobietki przed weselem tam też sobie nie żałowały i troszkę tak na wesoło sobie śpiewały. Ile też dziewczyny na wesoło. Korowaj moje ciasto, korowaj moje ciasto, uciekło na miasto, a z miasta na rynek, a z miasta na rynek, zakwitło jak barwinek. Nasz korowaj jak róża, nasz korowaj jak już nie mamy dziewczyny.
Paszka, co osełła, nie przyniesie pomyła. Gdzież ta swaszka, co w szubie? Gdzież ta swaszka, co w szubie, nie przyniesie kociuby? Gdzież ta swaszka, co z chaty? Gdzież ta swaszka, co z chaty, nie przyniesie łopaty? Już karawaj zrobili, już karawaj zrobili. Mamy tutaj taki obrazek, dziewczęta, proszę pokazać. Może staniemy sobie z boku tutaj, słuchajcie, tak w ten sposób, żeby ten obrazek tutaj skonować. Alinko, przejdź tutaj, bierzemy też naszą głowę. I niech ten obrazek będzie ilustracją do naszej piosenki o zakochaniu. Podzielić, to ta przyjemność jest zwielokrotniona.
dziś już jakby zatrzymujemy na czas zimowy nasze spotkania. Rozpoczniemy z powrotem nasze spotkania wiosną. Planujemy od marca i jeżeli Państwo dadzą się zaprosić na nasze kolejne koncerty albo nawet na nasze próby, to serdecznie zapraszamy. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy jeszcze raz.